kwestia dla dzieci. Wszyscy, cała moja rodzina zawsze głosuje tak, a córka kiedyś przyjechała na moje 5 lat temu, 6 było. No i tatuś, najstarsza córka miała 46 lat, tatuś, a druga miała magistrę, to co swoje chłopakie. Tatuś, dziękuję ci bardzo, żeś miał wiarę wszędzie. No i ten, który spojrzał mnie, ten przyszły się, no naprawdę mnie to miło, miło posłuchać, nie? Bo proszę ojca, ja to może już to kiedyś mówiłem, bo tu mieszkam koło szkoły, ja w tej szkole w 81, mówię się krzyż jeden, bo nie 16, wyświęcony był, to wtedy mnie za co zwalniać, ale tego nie żałuję, bo jednak po raz drugi bym to zrobił, dzieci wyszły, nie, za przyszłe historię, prawdziwą prawdę, to sobie zarzucam dla nauczyciela, a co się ma z tego wyjścia, mówi on, bo proszę ojca, mój tato, 20 rok sobie damy patrz, bo ja to zawsze mnie, jak do szkoły jeszcze chodziłem, patriotyczne piosenki, bo ja uważam, że dom wychowuje, dom wychowuje i kościół, ale zawsze znamy do kościoła, a szkoła kształtuje. Panie Piotrze, dziękuję bardzo za to świadectwo też pana rodziny i świadectwo życia, no i takiego przekazywania wierności również wartościom, o których pan mówił. Wspomniałem też w katechezie o hierarchii wartości i to jest też ważne, abyśmy taką hierarchię wartości w sobie mieli i tej hierarchii wartości trzymali się i popatrzeli, czy ta hierarchia wartości, którą mamy, czy ona jest, czy ona wzmacnia organizm, czy ta hierarchia wartości, którą mamy, ten organizm osłabia. Pamiętajmy, że na osłabieniu organizmu straci każdy członek ciała. Każdy. Nie ma tak, że jakiś członek ciała zyska kosztem drugiego. Ostatecznie w rozrachunku. Zobaczcie, jak wysiądzie serce, to jest po całym organizmie. To jest śmierć. Jak wysiada ręka, gdzieś trzeba rękę odjąć, no to już jest problem z wieloma czynnościami dla całego organizmu. Jak przychodzi jakaś choroba i nie ma nóg, no to wówczas zobaczmy, że jestem na wózku i ręce muszą więcej pracować, żeby kółka kręcić na tym wózku, dlatego że nóg nie ma. I ręce więcej pracy wkładają i wykonują czynności, które normalnie do rąk nie należą. Dlatego popatrzmy w ten sposób na doświadczenie Kościoła, na doświadczenie ciała, które wspólnie tworzymy, według pozycji, które mamy i według zadań, które mamy. Ale służymy jednemu posłannictwu, dobru całego organizmu. Bardzo proszę, halo. Na wieki wieków. Na antenę. Jest pan na antenie, słuchamy. Tak, bo nie chodzi, po prostu ta katecheza była bardzo piękna, jestem całym słuchaczem Radia Maryja. Florian z Gdańska, tak właśnie myślę, w ogłosie poznaję. Panie Florianie, bardzo proszę, tak tylko może króciutko, żebyśmy nie zeszli na te tematy. Ja rozumiem, że jest pewna analogia do tego, więc króciutko, dobrze? Jest pan na antenie, słuchamy. O szczegółach pewnie Wojciech Cegielski. Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że rozejm podpisał syryjska armia. Panie Florianie, radio trzeba wyłączyć w tej chwili, żeby nie przeszkadzało panu, bo pan siebie słyszy w radiu. Porozumienia są oczywiście bardzo delikatne i wymagają szczególnego zaopatrzenia. Tak, tak, tak. Zajęcie się tematem, to miało udział w ogóle w tą sytuację, jaka dzieje się u
to od 5,5 roku ocenia się, że kosztowała życie co najmniej 300 tysięcy osób. Ponad 11 milionów ludzi opuściło swoje domy. Walka z bezrobociem, i rozwiązanie kryzysu migracyjnego to najważniejsze zadanie dla polskiego rządu. Mówi o tym mówił premier Paweł Dziękiewicz w czasie tradycyjnej konferencji prasowej, która zakończyła roku. Ten rząd nie ma każdy bardzo podkreślił Paweł Dziękiewicz, który na stanowisku premiera zastąpił z dniem stanowionego na początku grudnia. Panie Florianie, tak języka też należy używać odpowiedniego po to, żeby wyrazić jakąś, powiedzmy, swoją opinię, ale równocześnie, żeby nie eskalować jakichś emocji, napięcia, bo to też do niczego nie prowadzi. To jest tylko wtedy, jak zacietrzewiamy się w sobie i okupujemy się wówczas na różnych swoich pozycjach. Analogię, którą pan widzi, to jest zrozumiałe, tak? Mówiłem dzisiaj o kościele, o sposobie widzenia kościoła, przyrównałem do organizmu, ale tak samo możemy to przyrównać do pewnej społeczności, jaką jest rodzina. Jeżeli ojciec z matką zaczną ze sobą walczyć, to traci cała rodzina, czy tylko oni tracą? Oczywiście, że cała rodzina, dzieci tracą. Matki jest niezwykły czynnik, czyli babci na przykład tego wnuka, tego dziecka. Wszyscy dookoła podlegają jakimś takim bólowi, który dotyka harmonię tej rodziny. A tak samo jest w ojczyźnie. Oczywiście, że tak, organizm ojczyzny jako jeden organizm. I albo wszyscy współdziałamy dla dobra organizmu, albo próbujemy ten organizm rozrywać. Ręka idzie w swoją stronę, noga idzie w swoją stronę. No i co zostaje? Ksiądz Marcin Kokoszka. Tak, to niezwykłe wydarzenie. Warto to przemyśleć wszystko. Pełne młodości ducha, ponieważ ponad 15 tysięcy młodych ludzi praktycznie z całego świata gościło tutaj w Starym Sączu. A młodzież bardzo chętnie odwiedzała nasze muzeum Podłużarza Papieskiego. To było dla nich niezwykłe przeżycie, spotkanie z żywą pamięcią o Janie Pawle II, który był przecież inicjatorem Światowej Dni Młodzieży. O, tak, powiedzmy, to nie był taki drewniany obiekt, który nie został rozebrany podczas pobytu w kraju. Normalne myślenie jest takie, co zrobić? W nocy w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach południowo-wschodnich i w Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Na południowym zachodzie i południu miejscami mgłę. Temperatura od minus 6 stopni na południu do minus 1 stopnia w centrum oraz na północy i do 2 stopni powyżej zera na wybrzeżu. Wiatr w nocy przeważnie słaby południowo-zachodni i zachodni. Polskie Radio 24. Słowa z Kiewka. Moje imię jest Rzeszko Brzegłę i chciałem trochę powiedzieć na temat wierności. Będę słowa Bożego, to ja rozumiem, że Saturna polecają rabat technologiczny. Tysiące produktów aż do 15% taniej. Na przykład laptop Asus GL z procesorem Intel Core i7 i grafiką 4 giga. Teraz o 404 zł. Sprawdź w sklepach i na jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Taka myśl, że to byłby... Ceny
Wybierz dobre IPP inwestycje, wybierz obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych i zbuduj swój kapitał z giełdą papierów wartościowych. Wartość nominalna jednej obligacji 100 zł. Oprocentowanie zmienne oparte na stawce referencyjnej IBOR 6M oraz marży. Zbuduj swój kapitał z GPW. Zapisy od 2 do 12 stycznia 2017 roku. www.gpw.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o publicznej ofercie obligacji giełdy papierów wartościowych w Warszawie S.A. w Polsce jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 roku wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej spółki www.gtw.pl. Teraz MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład kupując iPhone'a 5S 16 GB z czterocalowym wyświetlaczem Retina zapłacisz jedynie 1299 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt. Nic co dobre nie wypamiętnie. Przedsprzedaż wakacji 2017 w Rainbow kończy się już jutro. Wybieraj z najbogatszej oferty i korzystaj z 40% rabatu dla wszystkich, 60% rabatu dla drugiej osoby i aż 80% rabatu dla dzieci. Wierz się, przedsprzedaż kończy się jutro. Ten dzień będziecie się po prostu dobrze bawić. Ten dzień będzie naprawdę wystrzałowo. Po Sylwestra uświetnią efektowne pokazy fajerwerków. Już teraz 40-dwustrzałowa bateria Predator z efektem deszczu fajerwerków jedynie 111 zł. Oraz 24-strzałowa bateria Superbomba o kalibrze 30 mm zapewniająca magiczny pokaz tylko 66 zł. A także inne fajerwerki w wystrzałowych cenach. Produkty wyłącznie dla osób pełnoletnich. Lidl, co tydzień coś nowego. Pamiętaj, tylko do końca roku w Saturnie 1000 produktów z technologicznym rabatem aż do 15%. Sprawdź w sklepach na Saturn.pl. Saturn. Technologia. Dziękuję. Jak pan ma na imię? Piotr. Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Pozdrawiam. Proszę państwa, schodzimy już do z tematu, który był dzisiejszej katechezy. Tak. Pewne rzeczy, proszę państwa, mogą wyglądać groteskowo i takie są na pierwszy rzut oka zupełnie. Kilkanaście minut lada moment. 65. narciarski turniej czterech skoczni przechodzi najlepszy górkowiec Peter Prewc. W tym roku zdaje się go przeganiać młodszy brat Domen. A szczegółowy za moment. Na początek jedno pytanie natury ogólnej. Czy prawdą jest, że o turnieju czterech skoczni mówi się, że to odpowiednik kolarskiego Tour de France? A jeśli tak, to dlaczego? Tak, rzeczywiście tak się mówi. W skokach narciarskich jest jednak ważniejsze niż... W kolarstwie Tour de France jest właściwie najważniejsza niż w całym sezonie. Najważniejsze niż... dla wielu mistrzostwa świata, czy igrzyska olimpijskie. Ale to jest ta połowa trójka. To może ostatni telefon, bardzo proszę. Tak, proszę. Są szczególne punkty sezonu. Natomiast w skokach jednak igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata są takimi najważniejszymi typowymi zawsze wyzwaniami. Aczkolwiek ten turniej czterech skoczni jest rzeczywiście takim, nawiązując do kolarskiego porównania, super klasykiem. W tym przypadku, i to z kilku powodów, bo no, oczywiście wielka historia i wielka tradycja, to już 65. turniej czterech skoczni, to zawsze jest szczególny okres, po świętach, nowy rok, potem tradycyjnie również ostatni konkurs Święto Trzech Króli. Piękna scenaria awarii, która u Salzburga, tam gdzie się odbywają te konkursy, zawsze jest tam wiele tysięcy kibiców, właściwie na każdej arenie można się spotkać z takim wybitkiem, jaki tutaj w Polsce znamy, chociażby z Zakopanego, gdzie kibice fantastycznie się bawią i bardzo żywiołowo dopingują własnych skoczków, przede wszystkim niemieckich i austriackich, dlatego też często się mówi, że oni tam mają jednak trochę naturalnej przewagi. Więc jakby wiele, oczywiście są nagrody, aczkolwiek z drugiej strony punktacja na przykład do klasyfikacji Pucharu Świata pozostaje bez zmian. To są te same liczby punktów jak normalne konkursy. I jeśli chodzi o ten konkurs, o konkurs, o turniej czterech skoczni, najpóźniej od roku 2001 ten konkurs rozgrzewa również serca i umysły polskich kibiców. Nawet jeśli Niemcy i Austriacy mają trochę lepiej. Tak, dokładnie. To był rzeczywiście pamiętny turniej czterech skoczni. Myślę, że każdy kibic w Polsce pamięta tę eksplozję talentu Adama Małysza właśnie na przełomie 2000 i 2001 roku. Co ciekawe, ja pamiętam, że sam byłem wtedy początkującym dziennikarzem. Niewiele osób się spodziewało czegoś takiego, bo Adam Małysz skakał od kilku lat wcześniej. Miał osiągnięcia, natomiast miał też chwilę
dużej obniżki podatku. Przedtem i tyłem czteroskoczni zapłać, dziękuję pani Hanno, z całym bokiem. Dziękuję za odbył się tylko jeden konkurs w Finlandii początkowy, a później odwoływane konkursy, to jest to uporządkowanie, to jest jakiś taki ustrój, o którym mówiłem, ale hierarchia dotyczy także, o czym będzie za chwilę mowa, widać było, że ten błysk się pojawił, no ale wszyscy czekali na taki prawdziwy, a więc na przykład urzędu nauczycielskiego kościoła, będzie dotyczyła Piotra, czyli papieża, będzie dotyczyła biskupów, prezbiterów, diakonów, a więc tutaj mówimy o tej hierarchii znaczeniu pewnych też urzędów, które będziemy sobie przy okazji następnego katechesku omawiać. Inne jest zadanie w kościele papieża, a inne wikarego. Przyznaję, że z tym po partyzantku się jeżeli wikary z parafii chciałby zająć miejsce papieża, to nie bardzo wówczas to świadczy o tym, że rozpoznaje swoje zadanie w kościele, no bo jeżeli nagle powiedzmy tak, nos chce być ustami, no to proszę jeść nosem w takim razie, tak? Proszę jeść nosem, albo mówić nosem, a to są cztery usta, konkursy, to jest więc już zachwianie, to jest pomieszanie. Nieraz ręka zazdrości nodze. Tak, był taki sezon, musi się zazdrościć księdzu, że kanonikiem został, że Żelika Ringiem chciał być księdzem, więc to są wszystko, to dotyczy pewnej hierarchizacji, to dotyczy uporządkowania zwyczajnego. Co później następuje. Tak, że każdy ma swoje zadanie, każdy ma swoją pozycję, ale przez ciała nadal żadnemu jednego nie udało. Ciała, tak, nie udało, jakim jest kościół. Pamiętajmy też, że przy tej hierarchizacji, przy uporządkowaniu kodów języka, od tego więcej wymagać się będzie. To też jest pewien ustrój, który Adam Małysz kościołowi dał dał Jezus Chrystus założyciel. Miał problemy, komu więcej dał, od tego więcej wymagać się będzie. Konkursy. To Adam też trzeba mieć na uwadze, gdy mówimy o ustroju, uporządkowaniu kościoła, uporządkowanie, nie udało się tam a nie bałagan. Jak zaczynamy, że takie widzi mi się, zaczynamy samowolki, zaczynamy czuć pełni swoje wole, myśleć, że jestem w głębi duszy, marzę o tym, żeby mam ten turniej zadania wygrać, i tak dalej, coś, i tak dalej, no to wówczas doprowadzi do chaosu, a chaos, jak wiemy, nie prowadzi do niczego dobrego. Gdyby to był drużynowy destrukcji, turniej, to rzeczywiście moglibyśmy celować w podium właściwie zniszczenia. Natomiast nieraz można doprowadzić do samozniszczenia, dlatego że chaos staje się jednak ścisłym granicą. Faworytów organizmu, absolutne zniszczenie organizmu. Wiele zależy oczywiście bardzo od dziękuję Państwu za te telefony, za spostrzeżenia. Wszystkich się uda przeskoczyć. Myślę, nawet będziemy kontynuować w następnych kategoriach. Już patrzę do tych dyskusji. Omówiliśmy sobie właściwie trzy punkty. 871, 72 i 73. Następne, proszę Państwa, zachęcić też do wpłania do przejrzenia, do przemyślenia tej hierarchii nastąp dla kościoła. Tutaj mamy dlaczego posługuje kościoła kolegi biskupów i jego głowa papieża. A zatem dobrze dobrze pani przed chwilą też powiedziała tutaj o wizjach, jakie mają, a więc wizja nauczania, wizja uświęcania, wizja rządzenia, a więc ta pasterska, wizja biskupa, dalej wierni świeccy, powołani świeccy. 9 dni, 8 dni rewalizacji, tylko jeden dzień tam przerwy. Zdecydowanej przecież uczestnictwo świeckie w misji kapłańskiej Chrystusa Prorockiej, Królewskiej, wyglądałaby to znaczy, że dziecko skrywane. A więc oczywiście zadanie Wątkiewicz, najbardziej ci, którzy mają szansę na miejsce na podium. Gawiecia, tak jak wspomniałem, tam rzeczywiście zawsze Niemcy charyzmatu odżywają, chociaż zakonnego życia pustelnicze, więcej wdowy konsekrowane,
Instytuty Świeckie, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, to wszystko jest, patrzcie, część kościoła. Na pewno Norwyk, Daniel Andretande, no i domen Prost, Peter Prost. Obecny lider Pucharu Świata i ubiegłoroczny zwycięzca turnieju 4-stopni. Więc chętnych do zwycięstwa na pewno, na pewno jest wiele. I to też tak bywa, że w tym turnieju często wygrywają doświadczeni i skoczkowi ptacy, którzy akurat są bezapelacyjnie w wysokiej formie. Ale zdarzają się niespodzianki. Chociażby Tomasz Wittkart, 2 lata temu austriacki skoczek, który wygrał ten turniej. A później właściwie tak się trochę rozpłynął w mgle i nie wiadomo do końca. Jak to się stało, że on ten turniej wygrał, więc no ja oczywiście uważam, że Kamil Stoch naprawdę ma olbrzymie szanse, żeby wylądować na podium. Cieszę się, że on do tego podchodzi właśnie w ten sposób, żeby się nie nastawiać na to, że to jest po prostu impreza docelowa i muszę tutaj wygrać, bo też chyba nie tylko tak mówi. Chyba, że tylko tak mówi, bo też pamiętajmy, że to tak naprawdę oczywiście jest, wspominaliśmy o prestiżu, o tym, że to jest taka bardzo ważna impreza, ale tak naprawdę w tym sezonie są Mistrzostwa Świata w Lahti, które będą na przełomie lutego i marca w Finlandii. No i myślę, że to jest taka już, patrząc globalnie na cały sezon, później jesieni, wczesnej wiosny, to to jest taka impreza numer jeden. A jeśli chodzi o braci Jankowców, Krzysztof 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 skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o zgromadzeniach publicznych. Szef Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski powiedział, że prezydent zdecydował o niepodpisywaniu ustawy, a wniosek o zbadanie ustawy w trybie prewencyjnym dziś został wysłany do Trybunału. Pan prezydent wielokrotnie w swoich wypowiedziach publicznych w ostatnim czasie podkreślał, jak ważne jest dla niego prawo do zgromadzeń, prawo do wyrażania swoich poglądów, wolność słowa i wolność zgromadzeń, które w jego przekonaniu należą do najważniejszych filarów każdego systemu demokratycznego. Stąd decyzja pana prezydenta, który wielokrotnie wyrażał swoje wątpliwości co do zapisów tej ustawy. Zdaniem prezydenta nowelizacja ustawy podważa gwarancję wolności zgromadzeń wynikające z artykułu 57 Konstytucji. Umowa na zakup kolekcji książąt czartoryskich podpisana w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Dokument podpisali minister kultury Piotr Gliński i Adam Karol Czartoryski. Za pośrednictwem tego daru dla narodu polskiego kontynuuje tradycję przodków, tradycję pracy na rzecz narodu ze wszelkich sił. Mam nadzieję, że muzeum zostanie wkrótce otwarte, tak by kolekcja służyła nie tylko turystom, ale wszystkim Polakom, a także przyjaciółom za granicę. Go and see the collection, but all the Polish nation can profit out of it, and also all the foreigners who will come to visit. Ale oni proszą za każdym razem, by iść w słowo premia. Ale ponieważ ja wygrałam nielegalne nagrywanie obywateli to uderzenie w podstawową wartość. A no w tej sytuacji? Czy się raz w życiu napisałam na jakiś obywatel? To głupota.